Cześć, to ogrodnik dla zabawy. Obstawiłem się monsterami Adansoni po to, żeby pokazać wam, co będzie w następnym odcinku, bo one nie będą bohaterkami tego odcinka, ale w następnym odcinku będzie o tym, jak je pielęgnować, co robić, żeby one rosły, żeby wypuszczały nowe liście. Czy każda taka monstera może te nowe liście wypuszczać? Czy lepiej w hydroponice, czy lepiej w bigosie? Ta w ogóle rośnie jeszcze w podłożu produkcyjnym, bo nie miałem czasu jej przesadzić i ona jest z jednego z filmów kupiona w Leroy z jakiejś półki śmierci. W każdym razie, no zobaczcie, jak rośnie. Pokażę wam też w następnym odcinku, jak przycinać te monstery. Pokażę, dlaczego żółkną i brązowieją liście. Oraz co sprawia, że liść jest duży albo mały. Bo to też jest istotne. Te monstery w jaki sposób prowadzić. To wszystko będzie w następnym odcinku. Dzisiaj chciałem tylko mieć fajne tło i powiedzieć też, co będzie w następnym odcinku. Może macie jakieś pytania albo sugestie, to chętnie wykorzystam je przy nagraniu. A teraz chciałbym porozmawiać o hydroponice. Często mówi się, że hydroponika jest droga, trudna, ale to nieprawda. Żeby zacząć z hydroponiką, naprawdę nie potrzeba nakładów pieniędzy, a już na pewno nie nakładów dużych pieniędzy. Bo można zacząć w różny sposób i dzisiejszy odcinek właśnie o tym będzie. Jak zacząć z hydroponiką, żeby się udało. Są różne rodzaje podłoży i to trzeba na początku może o tym powiedzieć, że podłoża mogą być naprawdę różne do hydroponiki i jeszcze bardzo ważne, że rozmawiamy o semihydroponice, czyli o hydroponice, w której woda nie ma przepływu. Nie natleniamy tej wody, nie wymuszamy pompą przepływu, tak jak to się dzieje w zwykłej hydroponice, tylko mamy wodę stojącą w kubeczkach, w osłonkach, czymkolwiek. W każdym razie woda stoi, więc nazywa się to semihydroponika, półhydroponika, ale będę nazywał to w filmie hydroponika, więc żebyśmy się dobrze rozumieli, chodzi mi właśnie o ten wariant. Przygotowałem trzy rodzaje podłoży, bo to są w zasadzie podstawowe podłoża, z których trzeba wyjść. Jedno, najtańsze, najprostsze, najzwyklejsze, keramzyt. I od tego zaczynają wszyscy, albo prawie wszyscy. W każdym razie, jeśli nie wiecie, czy hydroponika jest dla was, polecam to. Jest to tanie, a nawet gdyby hydroponika się nie udała, możecie to wykorzystać w doniczce, możecie to wykorzystać do bigosu, możecie to wykorzystać do czegokolwiek. Więc keramzyt jako podłoże początkowe polecam i jest najtańszy. Drugie podłoże, które cenowo będzie pomiędzy keramzytem a profesjonalnym podłożem, jest to podłoże tak zwane gruz, czyli podłoże, które jest zrobione z minerałów, które kupujemy osobno i później je mieszamy. U mnie jest ten gruz dość mały, stosuję niedużą strukturę, dlatego, żeby siły kapilarne, nie laminarne, jak mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, ten błąd jest spowodowany tym, że pracuję przy komorach laminarnych i, no i dlatego czasami mi się tutaj pomyli. W każdym razie siły kapilarne ciągną wodę nam w górę. Żeby te siły mogły działać, odległości między cząsteczkami nie mogą być za duże. Więc ja stosuję dość drobny ten gruz. Można zastosować grubszy i to nie robi żadnego problemu. Rośliny będą rosły dobrze. Trzeci rodzaj podłoża to jest podłoże dedykowane. To jest leczuza. I leczuza jest to podłoże, które już jest wymieszane w odpowiednich proporcjach. I leczuza PON jest to podłoże tego typu z nawozem. Ja stosuję też podłoże leczuzy, ale nazywa się to Basic PON i nie zawiera nawozu. Daje mi to komfort, że wszystko co odżywki, które tutaj daję, no to są odżywkami dokładnie, które odżywiają moje rośliny i nie używam nawozu, który jest w leczuzie PON. Więc te trzy rodzaje podłoży uważam za podłoża podstawowe i no i na tym się skupimy, ponieważ chcę wam udowodnić i pokazać, jak zacząć i jak nie wkładać dużo pieniędzy w zaczęcie przygody z hydroponiką. Dlatego
Przede wszystkim będziemy rozmawiali o Karamzycie. Żeby to wszystko działało, woda musi stać w jakimś naczyniu i być siłami kapilarnymi podciągana w górę. Można zastosować dedykowane i profesjonalne rozwiązania, na przykład tego typu. Są to doniczki hydroponiczne. Tutaj akurat jest pojemnik na 3, są też pojemniki na 2. Być może, że są pojemniki na 4, ja ich nie stosuję i nie wiem, czy są. W każdym razie wygląda to w ten sposób. Plus tego rozwiązania jest bardzo istotny, ponieważ woda, czyli pożywka, którą wlewamy, jest spożytkowana na 3 rośliny. W związku z tym, jeżeli któraś z tych roślin pobiera więcej wody, a któraś mniej, to rozwiązanie jest idealne, ponieważ gwarantuje, że ta woda będzie i jeżeli wyjedziecie na tydzień czasu, czy może nawet 2 tygodnie, no to nawet ta roślina, która dużo pije, prawdopodobnie z takiego naczynia będzie żyła i da radę. Tak? Więc polecam takie rozwiązania. To samo rozwiązanie można zastosować w dedykowanej osłonce, w której możemy umieścić też doniczkę tego typu. Mamy wtedy pojedynczą doniczkę. Ten pływak, bo to jest też, bo cały zestaw składa się z 3 części. Ten pływak nie chce stać. Jest to pływak, wskaźnik poziomu wody, jest to koszyczek, no i osłonka. Osłonka nie musi być dedykowana. Może być jakakolwiek inna, ale jeżeli stosujecie osłonki porcelanowe, jakieś gliniane, to ważne, że musi być szkliwiona od środka, ponieważ no, woda nie może w nią wsiąkać oczywiście. Więc zawsze przy doborze osłonki warto poświęcić chwilę, żeby zobaczyć, czy to szkliwienie tam jest, czy szkliwienie nie jest popękane na przykład. Miałem takie przypadki, że jakieś popękane było i wtedy sama doniczka wam się nawilża. No i jest to tylko problem. Więc tutaj albo plastik, który jest znakomity, no bo znakomity do tego rozwiązania, bo nie mówię tutaj o ekologii, ale plastik znakomity, jeśli chodzi o hydroponikę, gliniane, szkliwione doniczki, też osłonki bardzo dobre. I te 3 elementy robią nam ten zestaw. W tym zestawie potrójnym, podwójnym oczywiście wystarczy 1 pływak. Nie potrzeba 3 kompletów budować. Można też zrobić zestaw z taki zwykły, czyli doniczkę produkcyjną, włożyć do takiej osłonki, włożyć na przykład pływak na dno tej doniczki i wtedy również i przysypać podłoże. I wtedy pływak stoi nam sztywno i bez problemu woda może, znaczy widzicie poziom pożywki wody, która jest w naczyniu. Takie rozwiązanie zresztą jest tutaj. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać, bo nie będę przybliżał tej rośliny, ale w każdym razie tu jest pływak. Tu jest pływak, który jest wsunięty do dna tej doniczki, bo to jest doniczka w osłonce. Nie wiem, czy dam radę fizycznie ją wyjąć, ponieważ to trochę waży. O, zobaczcie. Widzicie, ona stoi w wodzie, a ten pływak pokazuje mi, ile tej wody jest. To rozwiązanie też mówiłem w filmach, jak zrobić takie rozwiązanie. No i jest ciekawe, bo widzicie dokładnie poziom wody. Ale to jest rozwiązanie dość drogie. Te zestawy nie są najtańsze. Ja tu pokazuję małe doniczki, więc to powiedzmy nie jest worek pieniędzy, ale jest to też nie najtańsze rozwiązanie. Są też takie koszyczki. Koszyczki hydroponiczne. Zobaczcie. Takie coś i takie coś. I te koszyczki, one to są do typowej hydroponiki koszyczki, czyli je się wkłada w naczynia, w rury, w różnego typu stoły na przykład, w których jest przepływ wody natlenionej z pożywką i ta woda dostarczana jest do korzeni. Dzięki temu rośliny świetnie rosną, doskonale oddychają i są doskonale nawożone. Ale takie koszyczki możecie wykorzystać w taniej hydroponice. Zobaczcie, wystarczy zwykły kubeczek i macie zestaw hydroponiczny. Hydroponiki, semihydroponiki. Czyli wsypujecie tutaj, no tu już musi być keramzyt grubszy akurat do tego koszyczka, ale na przykład do takiego małego koszyczka niekoniecznie, bo tu są małe przerwy, więc tutaj keramzyt może być mały. I
wsypujecie podłoże, wsadzacie roślinę, wody nalewacie tak około pół centymetra, centymetr maksymalnie, tak żeby zasłonił ten koszyczek i to już wszystko. I to już działa. Więc takie rozwiązanie z tych tańszych rozwiązań też jest i to można stosować. Ja na przykład to stosuję do sadzonek ciętych, które w momencie, kiedy tak zamontuję go w kubeczku, te sadzonki cięte mogę doskonale powkładać, nie latają mi, nie przesuwają się. Jeśli chcę, żeby wilgoć była większa, nakrywam to. Chyba nawet akurat mam odpowiedni, czymś takim. Wilgoć wtedy w środku jest dość duża i taki zestaw jest do sadzonek. Też można stosować. Ale teraz nie o tym. Chciałem pokazać Wam najtańsze rozwiązania. Dwa najtańsze rozwiązania. Jedno to jest kubeczek, który ma otwory, które są wycięte, takie pionowe otwory, który jest w drugim kubeczku, który nie ma żadnych otworów. Wkładamy jedno w drugie, wsypujemy podłoże, wlewamy wodę i tutaj na wierzchu widzimy poziom wody. On po prostu będzie widoczny. To jest najtańsze rozwiązanie, ale żeby nie było nudno, to pokażę Wam, jak szybko to rozwiązanie wykonać samemu, bez najmniejszych problemów. Mam nadzieję, że tak będzie. Lutownica, zwykła taka lutownica. Podłączę się i powiem Wam jeszcze o jednym tanim rozwiązaniu. W międzyczasie ona mi się, mam nadzieję, nagrzeje. I będę mógł Wam pokazać, jak szybko i naprawdę bez żadnego trudu można zrobić takie pojemniki. I to jest fajne. Ostatnie rozwiązanie, o którym chcę powiedzieć i porozmawiać, pokazać Wam, jest to rozwiązanie w zwykłej doniczce produkcyjnej. Doniczka produkcyjna, zwyczajna, bez żadnych dziur, bez żadnych otworów, bez niczego dodatkowego, tylko ma otwory produkcyjne. Zwykła doniczka produkcyjna, którą montujemy, wkładamy do takiej zwykłej miseczki przezroczystej. Jest to jeden z najfajniejszych sposobów, ponieważ doniczki produkcyjne z reguły każdy ma, no bo w tym kupuje się rośliny. Taki pojemniczek, widziałem różne rzeczy w takich pojemniczkach sprzedawane, więc ja kupuję po prostu te pojemniczki, ale można cokolwiek wykorzystać, lody, jakieś inne rzeczy, które w takich pojemniczkach są sprzedawane i taki pojemniczek sobie dobrze umyć. I już wkładamy doniczkę, wsypujemy podłoże. Te otwory są dość duże, więc jeżeli byście chcieli podłoże jakieś drobne wsypać, czy leczuzę, czy tą drobną leczuzę powiedzmy, no to wiadomo, że byłby jakiś tam mały kłopocik, więc tutaj można papier toaletowy położyć. Sprawdzałem, działa. Ja kładę też siateczkę plastikową, która powoduje, że to się nie przesuwa, więc to też działa. Cokolwiek, żeby się nam podłoże tylko nie wysypywało, wkładacie jedno w drugie, montujecie. Wsadzacie roślinę, roślina sobie rośnie w tym i wlewacie wodę, już tutaj dokładnie widać poziom. Co jest ważne? Ważne, żeby doniczka była luźno w tym pojemniku, a nie była wciskana w niego, bo wtedy będzie kłopot z zobaczeniem poziomu wody. Po prostu jak ona będzie wciśnięta, to nie będziecie widzieli dokładnie poziomu. Ona musi mieć trochę luzu, stoi sobie. Wszystkie te doniczki mają takie wniecenia, wkręśnięcia i to tyle. Bo mi się coś rozładowuje, bo tutaj słyszę jakieś sygnały. Zobaczcie, jeśli chodzi o te pojemniczki. Te pojemniczki, no to jest tak, żeby taki pojemniczek zrobić w nim otwory. Zobaczcie, jak to szybko będzie. Wszystko trwa na żywo, więc tutaj ta lutownica nie potrzebuje 20 minut, żeby się nagrzać, tylko naprawdę niewiele czasu. I robię po prostu, ja robię 6 otworów, możecie robić sobie ile chcecie. I jest to najszybszy sposób, najtańszy, bo te kubeczki, tak samo można kupić kubeczki jako kubeczki, chociaż teraz coraz trudniej z nimi, ponieważ wszyscy są na ekologię nastawieni i z plastikiem jest kłopot. Ale są sklepy, nie będę reklamował tutaj, które, ale takie, w których można jeszcze kupić plastikowe takie pojemniczki. No i można tego naprawdę dużo zrobić. To nie jest coś pięknego, ale przynajmniej przy małych roślinach, przy maluszkach,
bardzo mi się przydaje. Dopiero jak są duże rośliny, no to wtedy wędrują już do dedykowanych osłonek, do rozwiązań innych, które no, powodują, że te rośliny mogą rosnąć, bo no, nie oszukujmy się, w takim małym kubeczku duża roślina nie urośnie, chociażby dlatego, że będzie się przewracała. I to jest też ważne, że te rozwiązania kubeczkowe są raczej do... Ja już wyłączyłem tą rodownicę, bo już zrobiłem w międzyczasie, tylko gadam cały czas i nie mam czasu wam o tym powiedzieć. W każdym razie te rozwiązania są do małych roślin. Do roślin, które nie są bardzo wysokie, bo będą się przewracały, tylko raczej do jakichś maluszków, które albo rozmnażacie, albo ci maluszki po prostu, które chcecie wsadzić w hydroponikę, więc takie rozwiązanie. I już, zestaw jest. Więc który rodzaj hydroponiki sobie wymyślicie? Obojętnie. Wszystkie są świetne, wszystkie dobrze działają. A co jest jeszcze ważne? W hydroponice wszystkie podłoża są jałowe. Chyba, że weźmiecie leczuzę PON, która nie jest jałowa, ponieważ ma tam nawóz, ale wszystkie, które ja stosuję, czyli Basic PON i tutaj Ala Leczuza mojej produkcji i na przykład Keramzyt, są to podłoża jałowe. I te jałowe podłoża wymagają nawożenia. Teraz można nawozić je na kilka sposobów oczywiście. Można nawozić je pożywkami hydroponicznymi, ale jest to drogie rozwiązanie, bo trzeba od razu kupić dużą ilość, znaczy dużą ilość, nie trzeba od razu dużej ilości, ale jest to drogie po prostu, no może tak nie wnikając dlaczego. Ale co można zrobić, żeby było taniej, no bo tu chodzi o to, żeby była tania hydroponika. Zobaczcie, zwykły, najprostszy nawóz. Ja mam najwięcej roślin zielonych, mało mam kwitnących. Najprostszy nawóz do roślin zielonych. Tu jest akurat żel. Nie reklamuję tego, bo nawet nie za bardzo... Nie chcę mi się o tym gadać. Jest dobry, działa, nadaje się do hydroponiki. Nie jest napisane, czy on się nadaje, czy nie, więc można przeczytać i wystarczy kupić tani nawóz, który wykorzystacie też do roślin w bigosie, do roślin, jakkolwiek tam sobie uprawiacie. Ten nawóz może być tak naprawdę do wszystkich podłoży i jest niedrogi. W odróżnieniu od tych hydroponicznych, których też tam mówiłem w którymś odcinku o tych nawozach wszystkich. I one są już inna półka i cenowa i trochę to drożej wygląda, wychodzi. Mam nadzieję, że na początek, jak zacząć z hydroponiką, że coś może się nowego dowiedzieliście. Jeśli macie pytania, bardzo proszę, czy piszcie w komentarzu, czy piszcie na maila, podam tutaj maila. WhatsApp jest też szybkim sposobem komunikacji i staram się szybko odpowiadać, jak tylko mogę. Więc jeżeli macie pytania, to chętnie odpowiem. Jeśli macie uwagi jakieś, oczywiście piszcie, bo to też jest ważne, żeby wszystko, co uważacie, że nie do końca było prawidłowo powiedziane, dobrze powiedziane, to żeby to zmieniać i żeby o tym mówić. Jeszcze nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy, która jest w zasadzie najważniejsza w hydroponice. Nieważne, które podłoże będziecie stosować. Zupełnie nieważne. Wszystkie przepłukajcie. Keramzyt zawsze. Te składniki, które kupujecie do tej własnej produkcji, wszystkie muszą być przepłukane. I leczuza. Ja ogólnie nie przepłukuję jej, chociaż teraz już przepłukuję. Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że woda, która przechodzi przez nią, jest po prostu szara. Któryś składnik tam nie do końca jest wyczyszczony. Dla roślin to nie ma chyba znaczenia, bo nie miałem jakiejś rośliny, która by mi w leczuzie umarła, ale no, nieestetyczne jest to, więc też teraz ją płuczę i polecam. Wszystkie podłoża muszą być wypłukane i rośliny, które wsadzacie do hydroponiki, muszą być muszą mieć korzenie wyczyszczone z ziemi. Dlatego, że jeśli nie są wyczyszczone, jeśli tam zostaną jakaś ziemia, jakiś torf, jakieś podłoże kokosowe, jakieś patyki czy cokolwiek innego, to w tym podłożu będzie po prostu to gniło, bądź inne problemy będą się z tego wykluwały, nie wiem jak to fajnie nazwać, ale w każdym razie nie powinno być ziemi, nie powinno być zgniłych korzeni na przykład. Jeżeli widzicie, że roślina ma zgniłe korzenie, to nie ma sensu jej ładować do hydroponiki, bo to się nie uda. Te korzenie będą dalej gniły.
Mało tego, roślina, która ma zdrowe korzenie, jak wsadzicie do hydroponiki, też będą korzenie gniłe. Tak to działa. Ona zanim się przyzwyczai do tego, że jest w podłożu innym niż ziemia, gdzie w ziemi korzeń jest dokładnie otulony ziemią, że w ziemi tak naprawdę wilgoć jest tylko po to, żeby dostarczyć składniki mineralne, żeby roślina mogła te składniki pobrać, ale też jest powietrze na przykład, które służy do oddychania. I to też tu jest, nie chcę w to wchodzić, ponieważ jest to temat niezmiernie ciekawy, jak oddychają rośliny i co się dzieje w podłożu i co się dzieje w liściach i kiedy lepiej na przykład czyszczą powietrze. Ale to osobny temat będzie i to już jako ciekawostkę zrobię taki film, który no jest mega, mega ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o oddychanie roślin i oczyszczanie powietrza na przykład. I czy rośliny stosować w sypialni. Dobrze, na dzisiaj o hydroponice to wszystko. Jeżeli możecie zasubskrybować kanał to i chcecie, to bardzo polecam i bardzo się będę cieszył. Jeżeli Wam się podobał materiał, to oczywiście kciuk w górę poproszę. Jeśli wstawicie tam jeszcze dzwoneczek, klikniecie, no to będziecie wiedzieli, kiedy coś nowego wstawiam. Na początku te filmy bardzo często wstawiałem, teraz no ze względów tutaj tych moich zaległości, tych dwumiesięcznych, których nie wstawiałem, niestety też nie pracowałem wtedy, bo było jak było, więc mam bardzo dużo zaległości i ponieważ projektuję, to troszkę mi się schodzi wieczorami, nie mam za bardzo czasu, ale bardzo mi brakuje tego nagrywania, więc będę starał się jak najwięcej nagrywać, pokazywać Wam rośliny, które w zimę niekoniecznie muszą spać. Rośliny w zimę doskonale mogą rosnąć, zobaczcie, świeże liście. I tak jest w bardzo wielu roślinach, więc to zima jest trudnym okresem dla roślin. Trzeba im trochę pomóc, trzeba im dać trochę światła, trochę ciepła, może trochę innego nawożenia, bo to też jest bardzo ważne dla roślin, ale przede wszystkim trzeba im dać trochę miłości i serca i one wtedy fajnie rosną. Chociaż niekoniecznie są idealne, bo tutaj nie wiem, czy widać, ale są też żółte liście, a to jest w hydroponice. Ale to następny odcinek będzie o tych roślinach. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Cześć, pa!